Szybki sygnał na czacie, że tak jest. Widzą i są doskonale. Dobry wieczór, w imieniu DOS ELT. Ja jestem brzydszą połową tego projektu. Nazywam się Grzegorz Śpiewak. Ładniejsza połowa właśnie się też loguje i nazywa się Marta Rosińska. Oczywiście głównym bohaterem jest widoczna Państwu, mam nadzieję, doskonale Edyta Socha, o której jeszcze dwa słowa zaraz powiem. Chciałbym dla porządku powiedzieć tylko, że są Państwo w kolejnej odsłonie cyklu DOS na wynos, bezpłatnych webinariów, które prowadzimy już od wiosny tego roku. Pięknie Państwo się, widzę, logują i witają, bardzo nam miło. Ja może już dobrą tradycją tego projektu jest, żeby na początku parę rzeczy ustalić, jeśli chodzi o to, kto nas dzisiaj ogląda, tak żeby Edyta wiedziała, z kim ma do czynienia. Więc pierwsze szybkie pytanie jest, jak tam dzisiaj z językami, czyli kto jakiego języka uczy lub języków, bo i tacy się zdarzają. Patrz, Edyto. Język I można przy polski. okazji, widzę, że tu niektórzy są bardzo doświadczeni, już sobie robią na skróty, skąd Państwo nas dzisiaj oglądają. Proszę też napisać, zawsze nam jest miło zobaczyć. Więc może być na przykład angielski Białystok właśnie, angielski niemiecki, Rybnik, Puławy Lubelskie, English and Russian, proszę bardzo. No to jest ten taki moment, w którym zawsze robimy takie małe wow i mówimy, matko, ależ ta technologia jest niesamowita. No fantastycznie. Z A ja Dubaju, jestem Magda, tak. niedużo. Magda, skoro z Dubaju, więc myślę, że już nikt chyba z bardziej odległego miejsca niż Dubaj. Czy ktoś jest z odległości dalszej niż Dubaj? Proszę się zameldować. No, tak, Puńsk Podlaskie to też naprawdę całkiem, całkiem. No fantastycznie. Więc jeszcze będziemy podglądać. Ja, żeby nie przedłużać, bo wiem, że Edyta ma mnóstwo roboty dla Państwa do wykonania, chciałbym tylko oficjalnie ją przedstawić. Edyta Socha, absolwentka jednej z trzech naszych Akademii Trenera. A oprócz tego bardzo doświadczony nauczyciel, co pewnie zaraz będzie widać i słychać. Nauczyciel z 20-letnim stażem w różnych miejscach i instytucjach. Na stałe zatrudniona w liceum ogólnokształcącym, ale ostatnio z przyczyn rodzinnych, jak mówi, ma też do czynienia z całkiem małymi dziećmi w przedszkolu i rozpoczęła bardzo niedawno współpracę z projektem Dwujęzyczne Dzieci. Tyle może tytułem szybkiego wstępu o Edycie. Temat chyba nie wymaga specjalnie wprowadzenia. Poza tym, skoro Państwo tutaj już z nami są, to znaczy, że musieli chyba Państwo dobrze zareagować na to, o czym to Edyta będzie dzisiaj mówiła, więc ja już się wyłączam. Pojawię się tu ponownie na sam koniec, żeby Edycie teraz nie przeszkadzać. Zostawiam Państwa w bardzo kompetentnych rękach. Edyta, jak to mówią Anglicy, the floor is yours. Dobry wieczór wszystkim. Ja na początek tylko zapytam, czy mnie widać i czy mnie słychać. To jest kluczowa rzecz przy webinarze. Widać i słychać. Tak. Świetnie, super. Świetnie. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że mogę Was dzisiaj tutaj gościć. Mowa będzie o historiach i o tym, jak używać historii na zajęciach języka angielskiego, ale też nie tylko angielskiego. Ja się może na początek wytłumaczę, dlaczego wybrałam storytelling na temat dzisiejszego webinarium. Otóż odkąd pamiętam, to historie towarzyszyły mi od zawsze. Już jako dziecko uwielbiałam słuchać historii, które czytała mi mama, a później, kiedy nauczyłam się już czytać, to czytałam na potęgę i tak naprawdę zostało. Dodatkowo zaczęłam kolekcjonować te historie z różnych przyczyn. Od 20 lat, tak jak powiedział Grzegorz, jestem nauczycielem. Od 3 lat próbuję sił jako trener. I jestem w życiu prywatnym, jestem mamą trójki małych. Przepraszam cię, Edyto, ale troszkę słabo cię słychać, więc troszkę bliżej mikrofonu i troszkę głośniej poprosimy. Dobrze, a teraz lepiej Teraz słychać? lepiej, lepiej, ale jak mówię, troszeczkę bliżej mikrofonu i głośniejszym poprosimy głosem. Dobrze, dobrze. Czy teraz O, mnie teraz słychać dobrze. lepiej? Może troszeczkę, tak? Lepiej, nic nie słychać? Nie, teraz słychać, lepiej. Słychać lepiej? Tak, tylko musisz trzymać ten, tak. Odległość i głos. Dobrze, czy teraz będzie dobrze? O. Tak. Tak.
Dobrze mikrofon. jest. Tak. No dobrze. No więc w związku z tym, że też jestem mamą trójki dzieci, to tych historii różnych i takich z życia wziętych i baśni i bajek, nie tylko na dobranoc, trochę mi się nazbierało. Więc grzechem by było tak naprawdę nie wykorzystać tego na zajęciach. O, i czytam, że wciąż słabo mnie słychać. Może coś zrobić? Jeszcze troszkę lepiej? Tak. No dobrze. Zapraszam więc na opowiedz to jeszcze raz i mowa będzie właśnie o historiach. Zacznijmy od tego, że storytelling jest najstarszą, łatwą, naturalną i jeżeli odpowiednio dobierzemy historię, to również najbardziej oddziałującą techniką w nauczaniu języka obcego. A my chcemy uczyć, chcemy przekazywać wiedzę, ale nie tylko wiedzę, ale chcemy przekazywać też pewnego rodzaju mądrość, a historie doskonale się do tego nadają, ponieważ traktują zwykle o życiu. Opowiadamy je jeszcze raz i sięgamy po nie bardzo często właśnie po to, żeby tę mądrość móc utrwalać. Ja tutaj powołam się na profesora neurologii behawioralnej, pana Antonio Damasio, który powiedział następującą rzecz. Powstał problem, jak sprawić, aby mądrość stała się zrozumiała, możliwa do przekazania, przekonująca, dająca się narzucić, słowem, jak się jej trzymać. No i znaleziono rozwiązanie. Opowiadanie było rozwiązaniem. Opowiadanie to jest to, co mózg robi naturalnie i bezwarunkowo. Nic dziwnego, że zdominowało ono strukturę, całą strukturę ludzkich społeczeństw. Trudno temu zaprzeczyć, bo rzeczywiście opowiadanie zdominowało naszą kulturę i chcemy czy nie, to towarzyszy nam przez cały czas. Jeżeli nawet czegoś nie opowiadamy, to przez cały czas myślimy o tym, co się wydarzyło albo co się wydarzy, no i marzymy o tym, co mogłoby się wydarzyć. Tak naprawdę historie są wszędzie, od książek i filmów, poprzez historie, przedstawienia teatralne i spektakle. Historie są zawarte w gestach, w mimice, w tańcu, w przedstawieniach baletowych. Historie są opowiadane poprzez obrazy, zdjęcia, wszelkiego rodzaju bajki, baśnie, przekazy ludowe. Ostatnio storytelling również jest bardzo powszechny wśród biznesmenów. Wszelkiego rodzaju wiadomości, media społecznościowe. Również anegdoty. Anegdoty, opowieści, plotki, wspomnienia z dzieciństwa, no i oczywiście nasze osobiste, personalne historie. To jest wszystko to, co my możemy wykorzystać na zajęciach i niekończące się źródło wszelkiego rodzaju historii. Ja teraz chciałam Państwa zapytać o Wasze doświadczenia z różnego rodzaju historiami. Czy zdarzyło się tak, że jakaś historia miała taki duży wpływ na Was? Czy jest jakaś książka, która Wam utkwiła w pamięci? Może jakiś film, a może jakaś postać? Bardzo proszę, podzielcie się na czacie. Czy jest coś, jakaś książka, która Wam utkwiła w pamięci? Książka z historią na przykład, tak? Książka Albo film. Z historią. Jakaś książka, która jest Wam bliska. Mistrz Małgorzata, Zielona Mila. Super. Ja swego czasu byłam bardzo zakochana w Wokulskim. Zdarzyło mi się. O, oczywiście, Ania z Zielonego Wzgórza. Małe życie.
Bridget Jones, super. A czy zdarzyło Wam się kiedykolwiek, że się zatraciliście w jakiejś historii? Także zapomnieliście o całym świecie. Aha. Okej. Okay. No właśnie, naukowcy postanowili, słuchajcie, zbadać, dlaczego tak się dzieje i co za tym stoi. Dwoje z nich, oj, tutaj jeszcze choreska, dwoje z nich, pani Melanie Quinn i pan Timothy Quinn, opracowali pewną teorię, która mówi o tym, że zatracamy się w historiach i jakie są przyczyny i jakie są konsekwencje takiego gubienia się w opowiadaniu. Na czym odnosi się to do takiego zaangażowania się w historię, że przez jakiś czas tracimy kontakt z rzeczywistością. Oczywiście takie odczucie angażuje poznawczo, wzbudza wiele emocji i pobudza wyobraźnię. I być może zdarzyło się Wam takie coś wtedy, kiedy, nie wiem, czytając jakąś książkę, zapomnieliście wysiąść na jakimś przystanku, bo mnie się zdarzyło i to nie raz. Tak, to proszę dajcie znać. O tak. No dobrze, to ja może teraz kilka słów powiem o to, jaki mechanizm zadziałał. Ten mechanizm to się nazywa teoria transportacji. Ja króciutko chciałabym kilka słów powiedzieć, jak to działa. Otóż mamy autora, który wprowadza jakąś postać, z którą się łatwo zidentyfikować, wprowadza fabułę, którą nam sobie łatwo wyobrazić. No i oczywiście czynnik prawdopodobieństwa, czyli takich pozorów rzeczywistości. A ze strony słuchacza mamy znajomość tematu, czyli im bardziej słuchacz jest zaznajomiony z tematem albo z gatunkiem literackim, tym większą uwagę do tego przywiąże. Zwiększa się też jego zdolność do transportacji. Ale zdolność do transportacji to jest również zależny od i mocno związany z empatią. Są również trzy takie demograficzne czynniki. Po pierwsze wiek, wykształcenie i płeć. To znaczy im młodsza jest osoba, im mniej wykształcona i kobiety, tym łatwiej podlegają transportacji. Więc mamy słuchacza, mamy transportację. Jakie są tego konsekwencje? Otóż badania wykazały, że transportacja ma bardzo pozytywny wpływ na reakcje uczuciowe, kreuje myśl narracyjną, tworzy nasze przekonania, sposób myślenia, zamiary, ale uwaga, negatywnie wpływa na myślenie krytyczne. To znaczy, że jeżeli znikamy w jakiejś historii, to trudno jest nam o tej historii myśleć obiektywnie i nasze zamiary i sposób myślenia odzwierciedlają daną historię. I teraz, co to dla nas oznacza jako nauczycieli? Oznacza to tyle, że jest to storytelling jest jednym z najlepszych lingwistycznych i psychologicznych narzędzi, jakich możemy użyć w nauczaniu języka obcego i nie tylko. Poza tym jest to też bardzo elastyczna technika, bo historie mogą być krótkie, a mogą być długie. Mogą być proste, a mogą być skomplikowane. Możemy ich użyć na początku zajęć, mogą nam tworzyć podstawę zajęć, czyli jakby główny trzon, ale możemy ich używać także jako tak zwanych wypełniaczy. I tak naprawdę możemy poprzez storytelling, możemy uczyć słów, możemy uczyć gramatyki, możemy uczyć wymowy i każdego innego aspektu języka. Ja ze swojej strony powiem, że poprzez moje doświadczenie, a uczyłam w grupach od przedszkola po grupy dorosłe, storytelling zawsze bardzo się sprawdzał, zwłaszcza w grupach dorosłych. I ja
bardzo często zaczynam swoje zajęcia od 5 minut takiej rozmowy, co zadziało się od naszego ostatniego spotkania. Jakie historie przynoszą ze sobą uczniowie na moje zajęcia. I osiągam tym kilka bardzo ważnych celów. Przede wszystkim sprawdzenie nastroju. Ja wiem, z czym moi uczniowie do mnie przychodzą, a przez to wiem, jak będzie wyglądało następne 40 bądź 85 minut zajęć. Poza tym takie powiedzenie, podzielenie się tym, co się działo dzisiejszego dnia, też uwalnia stres i dzięki temu uczniowie łatwiej przyjmują to, co dzieje się na zajęciach. Oczywiście budujemy w ten sposób poczucie bycia razem, a każdy chyba potwierdzi, że jeżeli pracujemy z grupą, która no, tak po ludzku lubi ze sobą być, to uczenie jest znacznie łatwiejsze, bo uczniowie łatwiej się angażują we wszelkiego rodzaju ćwiczenia. Dalej ćwiczymy umiejętności opowiadania historii. To jest niesamowite, bo ja nie mówię, słuchajcie, macie teraz za zadanie zbudować jakąś historię w języku angielskim, tylko zadaję proste pytanie, how are you today? I nagle się okazuje, że oni potrafią już opowiedzieć daną historię w języku angielskim i są tak naprawdę w tym utalentowani. Dodatkowo, oczywiście zawsze będą takie osoby, które niekoniecznie lubią opowiadać o tym, co im się dzisiaj wydarzyło i wtedy ćwiczymy tak zwany small talk, co też dla niektórych osób bardzo trudne. Oczywiście storytelling angażuje i stymuluje, no i jest to dla mnie źródło materiału do zajęć, które odbędą się w przyszłości. No i na koniec koncentrujemy się na umiejętnościach komunikacyjnych i myślę, że tutaj już nie trzeba tego w ogóle komentować. Ja teraz chciałabym zaproponować kilka ćwiczeń, które u mnie zawsze działają. Na początek takie ćwiczenie, które jest inspirowane tak zwanym Black Stories. Proszę mi powiedzieć, czy Black Stories, czyli tak zwane czarne historie są komuś znane? Ja Black Stories nie lubię za bardzo, dlatego że one są bardzo, bardzo drastyczne, natomiast lubię samą technikę i dlatego wynajduję w internecie historie, które mogą Black Stories zastąpić. Na czym to polega? Otóż przedstawię Wam krótką historyjkę i Waszym zadaniem będzie zadanie pytań, tak lub nie, żeby dowiedzieć się, co za tą historią stoi. Uwaga! Mężczyzna siedzący w kawiarni ostro krytykuje żołnierza, którego wyczyny znane są w całym kraju. Mężczyzna niesamowicie się ucieszył, gdy w końcu wyrzucono go z lokalu. Dlaczego? Teraz bardzo proszę, jeżeli możecie, zadajcie kilka pytań, co się mogło stać, co stoi za tą historią, dlaczego mężczyzna był taki zadowolony, że został wyrzucony z kawiarni. Bardzo proszę o kilka pytań na czacie, jeżeli ktoś ma pomysł. Nie musiał płacić rachunku? Nie. Mogę odpowiedzieć tylko na pytanie tak albo nie. Mam jakieś sugestie? Chyba się kolejka ustawiła. Aha. Założył się z kimś? Nie. Ale dobre. Inne pomysły? Dobrze, ja wiem, że takie ćwiczenie mogą też bardzo wciągnąć. Czy mężczyzna i żołnierz są spokrewnieni? Nie. Rozkręca się. Zawsze to trochę czasu jednak wymaga, bo
Trzeba najpierw w głowie przerobić tą sytuację i dopiero później się zastanawiamy, jak to, co się za tym kryje. Znali się wcześniej. I tak, i nie. Czy chodzi o światową politykę? Nie. Czy żołnierz postawił Wcześniej było jeszcze pytanie? pytanie. I tak dalej. A Wcześniej wcześniej było jest jeszcze pytanie. pytanie. Już przewijam, bo czy żołnierz miał spotkanie z żoną, dziewczyną szefa kawiarni? Nie. Tak. Nie. Ja teraz. Czy żołnierz postraszył go bronią? Nie. Nie, 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 nie. Nie. Tak i nie. No dobrze, to ja nie chcę was zostawiać. Czy żołnierz chciał go wziąć do wojska? Nie. Widzę, że to się fajnie rozkręca i bardzo mnie to cieszy, bo to zwykle tak działa też na moich uczniów. Otóż ten mężczyzna to Jarosław Haszek, który napisał dzielnego wojaka Szwejka i chciał sprawdzić, jaki odbiór tej powieści jest wśród ludzi. Kiedy się okazało, krytykując Szwejka, że został wyrzucony z kawiarni, no to bardzo się ucieszył. I stąd ta historia. Więcej takich historii udało mi się znaleźć w takiej grze pod tytułem Takie życie, ale też wiele historii można znaleźć w internecie. I to jest bardzo fajne i bardzo ciekawe, dlatego że możemy ćwiczyć pytania, tak nie, w różnych czasach i przedsięwzięciu, i pasywnych. A poza tym jest to też takie ciekawe i bardzo, bardzo zajmujące. Tak? Czy to jest jasne? Mniej więcej na czym polega to ćwiczenie? Tak, jest to takie Black Stories w wersji nieco odmienionej, mniej krwawej, powiedziałabym. Ja czasami szukam po tajemnicze historie albo Mystery Stories. Inne ćwiczenie, to jest bardzo dobre ćwiczenie na rozgrzewkę. Ja tu się muszę mocno streszczać, więc mocno streszczać. Więc kolejne ćwiczenie to jest tak zwany dwuminutowy konkurs. To ćwiczenie wzięłam z książki Davida Hefielda, Storytelling with Our Students. Wymaga ono odrobinę przygotowania, to znaczy wybieracie sobie historię, która niedługą, ma ona 10, może 20 zdań, mówicie swoim uczniom, że zamierzacie taką historię opowiedzieć, a ich zadaniem, opowiedzieć ją w 2 minuty, zadaniem uczniów jest zadawanie pytań w trakcie tych 2 minut, tak aby uniemożliwić wam opowiedzenie tej historii. I to, czy to jest jasne? Proszę, dajcie mi tylko sygnał, czy to jest zrozumiałe, bo szybko mówi, tak? Świetnie. Więc uczniowie pytają, co, gdzie, kto, kiedy, jak. Historia może być tak naprawdę każda. Pewnego razu był sobie chłopiec, od razu powinno się pojawić pytanie, jak wyglądał, ile miał lat i tak dalej, i tak dalej. Kolejne ćwiczenie, które chciałabym się z wami podzielić, to jest koło opowieści i to jest najbardziej tradycyjne z tradycyjnych storytellingowych ćwiczeń. Natomiast chciałabym tutaj zasugerować jedną małą zmianę. Szybciutko powiem, na czym polega to ćwiczenie. Otóż rozpoczynamy historię i osoba siedząca obok nas kontynuuje tę historię i następna dopowiada kolejną część i tak dalej, aż historia zostanie zakończona. Ja bym tutaj sugerowała, żeby spróbować tę historię nagrywać, dlatego że jest to bardzo fajny materiał do tego, żeby poćwiczyć sobie i wymowę, i słownictwo, i mówienie, i oprócz tego wspomaga to jakby uważność uczniów. Kiedy odsłuchujemy tę historię, oni sami mówią, że fajnie by było tutaj dopowiedzieć jeszcze to i to, a to słówko mogłoby być powiedziane inaczej. Wtedy proszę moich uczniów, żeby opowiedzieli tę historię jeszcze raz, ale już wtedy z poprawkami, które chcieliby wprowadzić. Czy to jest jasne? Dajcie.
Kolejne ćwiczenie, opisz przedmiot. Oprócz zbierania historii, ja również zbieram wszelkiego rodzaju przedmioty. Tutaj zrobiłam zdjęcie kamienia, ale nie bez przyczyny, dlatego że jednym z moich ulubionych przedmiotów, jakie zabieram na zajęcia, to jest kamień. Przemieszkowywać. I wtedy podajemy sobie taki przedmiot. To może być kamień, to może być muszla. Edytko, przybliż się proszę znowu do komputera troszeczkę, Dobra, dobrze? O dobra, tak, teraz tak, lepiej, tak? tak, Lepiej? tak, tak, tak. To może być jakikolwiek przedmiot, to może być butelka po jakichś perfumach albo jakieś puzderko. Podajemy z rąk do rąk takie pudełeczko i uczniowie mają podać jedno słowo, z jakim kojarzy się ten przedmiot. Oczywiście każde z tych słów zapisujemy na tablicy i tworzymy tak zwany word bank. Później wykorzystujemy te do tego, aby napisać jakąś historię, być może związaną z takim tematem. Tutaj u mnie pojawiły się na przykład historie pod tytułem The Magic Stone albo The Magiczny Kamień, przepraszam, zapominam, że też słuchają nas nauczyciele innych języków. Albo na przykład magiczny kamień, albo na przykład autobiografia danego przedmiotu. Co się wydarzyło? Też bardzo ciekawe opowieści z tego wynikają. Jeżeli nie mamy czasu na jakiekolwiek przygotowania, to bardzo fajnie jest wykorzystać rysunki. No ja nie zaliczam się niestety do tych, którzy są utalentowani plastycznie, ale też dużego talentu do tego nie potrzeba. Ćwiczenie, które chciałabym zaproponować, pochodzi z książki Andrew Wrighta, Creating Stories with Children. Rysujemy na tablicy następującą rzecz, taki kwadrat i krzywą linię. I teraz proszę, czym Wam się to kojarzy? Co to jest? Dół, świetnie, dół. No, oczka wodnego, dół w ziemi, super. Puzzle, może być. Tak jest. Dorysowujemy takiego małego człowieka i pytamy, kto to jest. Czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, czy to jest ktoś, jak się znalazł w tym dole, czy wpadł tam przez przypadek, czy ktoś go tam wrzucił, jak on się tam czuje, jak zamierza stamtąd wyjść. I już mamy podstawę do tego, żeby stworzyć jakąś historię, ruch, ktoś nie ma szczęścia. No to prawda, wiele takich rzeczy się może zadziać, ale jest to świetny materiał do tego, żeby zacząć tworzyć jakąś historię. Później łączymy uczniów w pary, w grupy i prosimy, żeby taką historię napisali i opowiedzieli ją później jeszcze raz. Ćwiczenie następne, które bardzo lubię, to jest Sław słowo. Przygotowujemy na karteczkach. Do tego ćwiczenia przede wszystkim potrzebna jest nam historia, najlepiej nagrana albo wydrukowana tak, żebyśmy mogli przeczytać, żeby ona się nie zmieniała w trakcie. Przygotowujemy sobie 10, 15 słówek na takich malutkich karteczkach papieru, które pochodzą z tej historii. Dajemy je uczniom. Uczniowie pracują w grupach 3-4 osobowych, mają rozłożone te słówka przed sobą, mogą na nie patrzeć, a my puszczamy bądź czytamy taką historię. Zadaniem ucznia jest łapanie tego słowa, jak tylko ono się pojawi. Uczeń, który złapie największą ilość słów, wygrywa. Proszę mi wierzyć, że jest to wyjątkowo motywujące ćwiczenie i wszyscy wyjątkowo uważnie słuchają każdej historii. Każdy chce tych słówek złapać jak najwięcej. Kiedy już uczniowie mają te swoje słówka, to prosimy, żeby stworzyli swoje własne historie ze słówkami, które złapali. Też bardzo wiele ciekawych propozycji może powiedzieć. Kolejne ćwiczenie to jest ćwiczenie muzyka, pytania i początek.
To jest ćwiczenie, gdzie uczniowie mają stworzyć, mają opisać początek jakiegoś filmu na podstawie fragmentów muzycznych, które im puszczamy. W przygotowaniu musimy mieć trzy fragmenty muzyczne, trzy zupełnie różne fragmenty muzyczne. Puszczamy uczniom pierwszy fragment, prosimy, żeby zamknęli oczy, żeby wyobrazili sobie miejsce. Ale pytamy, zadajemy też dodatkowe pytania. Gdzie jest to miejsce? Jak ono wygląda? Jak pachnie? Co czują, kiedy widzą to miejsce? Po wysłuchaniu muzyki dajemy im 3 minuty na to, żeby zapisali swoje pomysły. Potem puszczamy kolejny, zupełnie inny fragment muzyczny. Znów prosimy, żeby wyobrazili sobie tym razem bohaterów tego. Jedną, może 3 osoby, jak wyglądają, kim są. Znów dajemy im kilka minut na zapisanie swoich pomysłów i na koniec puszczamy trzeci fragment muzyczny. Trzeci fragment muzyczny, podczas trzeciego fragmentu muzycznego mają wyobrazić sobie, co się z tymi ludźmi teraz dzieje. I to jest podstawa do tego. Oczywiście, jeżeli nie potrafią czegoś wyrazić, to my im podpowiadamy, zapisujemy wszystko na tablicy. Wszyscy uczniowie mogą z tego banku słów korzystać. No i jest to podstawa do stworzenia kolejnej, która opisuje dany film. Można stworzyć początek danego. Troszeczkę z przygotowaniem, ale zawsze rzeczywiście bardzo fajne pomysły tego. Jedno z moich ulubionych ćwiczeń. Color or advance the story, czyli dodaj opis albo rozwiń akcję. Podajemy uczniom początek historii. Pewnego razu był sobie chłopiec i prosimy indywidualnych uczniów, żeby albo dodali opis do tego, albo rozwinęli akcję tej. Czyli na przykład pewnego razu był sobie chłopiec, mówimy dodaj opis i ktoś opisuje. To jest ten chłopiec wysoki, niski, miał tyle i tyle lat, ubrany był tak i tak. I przekazujemy pałeczkę drugiej osobie i wtedy ta druga osoba musi rozwinąć akcję. Czyli powiedzieć, co się z tym chłopcem zadziało. Można to troszeczkę uprościć, to znaczy podzielić osoby na dwie, całą grupę na dwie części. Jedna część ma opisywać, dodawać opisy, a druga część ma dodawać akcje. Też bardzo fajne ćwiczenie. Ja mam dużo pozytywnych. Podobne ćwiczenie, może nie dodaj opis czy rozwiń akcję, sandwich story, czyli historia kanapka, która została stworzona przez Mario, wykorzystuje historię. Dziecko, znowu troszeczkę głośniej spróbuj, przepraszam, tak. Albo bliżej. Bo coś nam. Czy lepiej teraz? Tak. Dobrze. Historia ta polega na tym, że my część historii dyktujemy uczniom, a część historii uczniowie tworzą sami. Ja teraz tylko podam taki przykład, żebyście mniej więcej wiedzieli, na czym to polega. Biorę historię, którą podał pan Mario Rinvolucri, dlatego że ja uwielbiam tego rodzaju historie. Czy wiecie, historia zaczyna się tak. Czy wiecie, dlaczego psy wąchają swoje okony, kiedy się spotykają? Taka dość niespodziewana historia. Otóż, dyktuję uczniom pierwszą część. Pewnego razu na małej wyspie psy zwołały spotkanie. I teraz zostawiam uczniom czas, żeby opisali to, jakie to były psy. Duże, małe, wielkie, gatunki, cokolwiek chcą napisać. Potem dyktuję następną część. Miejscem spotkania była duża chata na wzgórzu. Opiszcie je. I oni w tym momencie opisują, jak wyglądała chata, w której spotykały się. Dyktuję następną część. Zanim tam
weszły, musiały odwiesić swoje ogony w specjalnie przygotowanym miejscu. Dlaczego? I tu zostawiam przestrzeń dla uczniów, żeby opisali dlaczego. W trakcie spotkania, to jest moja część, w trakcie spotkania psy poczuły, że coś się pali. Ruszyły do wyjścia i zobaczyły dym wydobywający się z pokoju, w którym odwieszały ogon. I teraz, jak skończyła się ta historia? I to jest znowu przestrzeń dla uczniów. Dlaczego te, historia skończyła się tak, że oczywiście każdy piesek złapał jakikolwiek ogon i od tej pory pieski szukają swoich ogonów. Natomiast, co jest ciekawe, to może być każda historia. Ja często stosuję tutaj opowieści Stinga Tinga. Nie wiem, jak ktoś ma dzieci i wie, na czym polegają opowieści Stinga Tinga, to są właśnie takie afrykańskie historie o tego, dlaczego, nie wiem, zebry mają paski, albo dlaczego żyrafy mają długie szyje. Właśnie po to, żeby wykorzystać tego rodzaju historię. Ten rodzaj ćwiczenia jest bardzo ważny. Dlaczego? Dlatego, że uczniowie, kiedy odtwarzają później, czytają sobie nawzajem te historie, to z psychologicznego punktu widzenia biorą całą historię jako własną. Czytają tą naszą część, która jest napisana w perfekcyjnym angielskim i swoją część, która być może jest błędami, czytają ją i postrzegają całą tę historię jako swoją własną. W ten sposób naprawdę się widzi. Ich takie wewnętrzne przekonanie, że są w stanie taką historię zbudować. Ja tak niespokojnie spoglądam na zegarek, bo ja bym jeszcze chciała dużo, dużo takich rzeczy różnych tutaj poopowiadać, ale jak... Następnym razem, nie martw się, będzie następny raz. Się chciało, jak już się człowiek rozgada, to chciałby znacznie więcej. A ja tylko teraz szybciutko powiem, skąd czerpać inspirację i gdzie można znaleźć dużo fajnych, ciekawych historii. I tak, pierwsza rzecz, na którą chciałabym zwrócić Państwa uwagę, to jest World Stories. I to jest bardzo ciekawa strona, ponieważ mamy historię w angielskim i mamy historię w wielu, właściwie wszystkich możliwych światowych językach. I to jest bardzo fajna rzecz, bo można nie dość, że poznać kulturę, to jeszcze sobie porównać, czy zrobić nawet jakieś fajne, kreatywne ćwiczenie na słuchanie opowieści w innym niż angielski język. Tak, ciekawości polecam. Dalej. Strona, która nazywa się Story Nori, to jest strona, która ma wiele ciekawych podcastów. Dlaczego ta strona? Dlatego, że ona ma bardzo dobrą jakość nagrania. Tam mówią brytyjscy aktorzy, jest to naprawdę zrobione bardzo profesjonalnie, bardzo często z muzyką. Serdecznie polecam, można sobie ściągnąć i posłuchać. Te historie też nie są długie. No i jedna z moich ulubionych stron to jest Storyline Online i to jest strona, na której słynni amerykański i angielski dla purystów językowych, tutaj może to być minus, ale plusem jest to, że historie czytają naprawdę fajni, znani aktorzy, tutaj ja tu jeszcze załączyłam moją ulubioną historię When Picasso Met Matisse. To jest historia, która doskonale wprowadza do świata sztuki, także wszystkie osoby, które są zainteresowane takim uczeniem projektowym i tworzeniem dodatkowych rzeczy, to można tam znaleźć wiele ciekawych inspiracji, a poza tym każda z tych opowieści jest opatrzona szeregiem dodatkowych ćwiczeń. I to są ćwiczenia i krótsze, i dłuższe. Serdecznie zachęcam, żeby sobie tam zajrzeć. No dobrze, to teraz kilka słów na zakończenie. Jak doskonalić się w opowiadaniu historii? No cóż, trzeba czytać tyle historii różnych, ile się tylko da. Uczyć się od innych opowiadających. Bardzo często korzystając właśnie z tych stron, o których przed chwileczką wspomniałam, ja często sobie powtarzam i tak naprawdę doskonale sama siebie. Czytanie uczniom na głos. Ja wiem, że to może się wydawać kontrowersyjne, no bo może nie angażujemy uczniów tak bardzo, ale to, co im w głowach zostaje, to jest niesamowitego. Ja bardzo często, jeżeli zostaje mi troszeczkę czasu, to czytam jakąś krótką historię na wyjście i z tą historią do przemyślenia ich zostawiam. Wybieramy proste historie z małą ilością postaci.
i listę stron. Dobrze, ja zaraz napiszę, tylko tutaj dokończę i zaraz będę pisała. Będę pisała w stronach. Dalej zapisujemy historię. Jeżeli spotkacie się z jakąś fajną historią, która Wam się podoba, warto ją zapisać. Nie całą. Wystarczy zapisać szkielet, kto, gdzie, kiedy, co się wydarzyło. I do takich historii warto też wracać. Rzeczywiście, zakończę takim krótkim cytatem. O jedzeniu, schronieniu i towarzystwie, tym, czego potrzebujemy najbardziej na świecie, są ciekawe historie. Mam nadzieję, że udało mi się chociaż troszeczkę Państwa zainspirować i zachęcić do tego, żeby te historie zbierać i tych historii używać jak najwięcej na zajęciach. Mam nadzieję, że się przydało. Dziękujemy Ci bardzo. Jak się Państwu podobało? Teraz możesz popatrzeć na. Oj, cieszę się bardzo. Muszę przyznać, że jednak kosztuje to troszkę stresu, że jest oj tam, oj tam. Pierwsze webinarium. No ale jak się zaczyna mówić o historiach, to rzeczywiście trudno jest skończyć. I tych opowieści i ćwiczeń na historię jest ogrom, naprawdę bardzo dużo. Ja jeszcze w Twoim imieniu powiem Państwu na zachętę, że ja widziałem te slajdy, które Edyta pominęła, bo tak się umówiliśmy na czas, żeby też Państwa cierpliwości nie nadwyrężać, więc myślę, że jeżeli Państwo mają takie samo zdanie jak ja, to może po prostu ją namówimy na jakiś bis za czas jakiś, to Państwo na to. Tak, webinarium oczywiście nagrywamy, zwłaszcza, że udało mi się włączyć je na czas, czyli od samego początku i będzie dla Państwa dostępne, jak uda mi się to nawet za kilka chwil po zakończeniu dzisiejszej sesji poprzez Facebooka albo na naszym kanale DOS EOT na YouTubie, więc ten kanał Państwu piszę, tak się nazywa. Jak widać już wyświetlamy Państwu certyfikat z tej sesji, ten certyfikat można pobrać klikając sobie w ten link. Proszę sobie ten link zaznaczyć i pobrać certyfikat. Gdyby było potrzeba, to proszę mi dać sygnał, ja wkleję ponownie ten link, tak żeby każdy mógł sobie pobrać. I korzystając jeszcze z okazji, dziękuję serdecznie jeszcze raz Edycie za mam nadzieję, Państwa również zdaniem bardzo, bardzo udany debiut. A ja jeszcze korzystając z faktu, że mamy maleńką chwilkę, powiem Państwu jeszcze o paru rzeczach, które my dla Państwa przygotowaliśmy. Po pierwsze, chciałbym Państwa zaprosić na kolejne webinarium już za 2 tygodnie. Pokażę Państwu zaraz, jak to webinarium będzie wyglądało, a właściwie z kim ono będzie. Jedną chwileczkę, bo tak, więc będzie to Agnieszka Magoń, też debiutująca w tym naszym projekcie DOS na wynos, a jak chyba te tytułu nie muszę nikomu tłumaczyć, gramatyka, więc zapraszam gorąco na kreatywne podejście do nauczenia systemu języka. To już za 2 tygodnie, jak Państwo widzą, 8 listopada, jak zwykle o 20:30, jak zwykle parę dni wcześniej będziemy to upubliczniać, także już Państwo wiedzą, jak do tego wszystkiego podejść. A po drodze czeka nas jeszcze parę innych atrakcji, więc ja pozwolę sobie jeszcze powiedzieć, że to są już dosłownie ostatnie godziny, czy właściwie godzina do zamknięcia rejestracji na naszą niedzielną konferencję Teacher Level Master. Ta konferencja jest w Warszawie, ale biletów na tak zwane face to face, czyli udział osobisty już nie mamy, skończyły nam się. No, mówiliśmy, że się skończą, natomiast mamy jeszcze bilety na udział w transmisji online. Jeśli Państwo chcieliby skorzystać, to naprawdę to już jest ostatni moment, bo za mniej więcej godzinę Magda Kania, zresztą też obecna dzisiaj na sesji, zamknie już rejestrację. Wszystkie szczegóły znajdują się na www.e-dos.org. Wystarczy tam na tej stronie głównej znaleźć, dziękuję Pani Katarzyno, super, do zobaczenia, znaleźć tę ikonę Teacher Level Master i po niej dojdą Państwo już bardzo łatwo do strony konferencyjnej i między innymi też do panelu rejestracyjnego, ale tylko przez godzinę.
Także to po pierwsze, a po drugie też chciałbym Państwu przypomnieć lub może powiedzieć, że kończymy, już naprawdę też kończymy nabór do pierwszej edycji naszego nowego cyklu, takiego projektu półrocznego Akademii Autora, EOT Author Academy. Start tego programu już 4 listopada, zostało nam jeszcze jedno, jedyne, ostatnie miejsce. Wszystkie szczegóły znowu znajdą Państwo na naszej stronie głównej. Tam jest pełen program, skład, fantastyczny skład autorów i trenerów, którzy będą w tym programie pracowali. Jak powiedziałem, jeszcze tylko jedno miejsce, więc jeśli ktoś ma ochotę, to bardzo prosimy o kontakt na PRIF albo ze mną, czyli z Grzegorzem Śpiwakiem, albo z Martą Rosińską, albo z Magdą Kanią. Wszystko Państwu opowiemy i wyjaśnimy, ale czasu już zostało na decyzję naprawdę niewiele, no i jest to jedno, jedyne miejsce. Certyfikat z poprzedniego webinarium, Pani Kamilo, proszę napisać do Magdy Kani na biuro edos.org i wtedy możemy ten certyfikat, myślę, jeszcze udostępnić. Tu jest ten adres biuro-edos.org. Tyle ode mnie w takim razie. To jest ta strona, którą tutaj kilkakrotnie przywołuję. Tam oczywiście też są informacje o naszych kolejnych webinariach, no i o tych dwóch programach, o których właśnie Państwu mówiłem. Z naszej strony to na dziś wszystko. Można się teraz jeszcze przełączyć na webinarium Mileny Jastrzębskiej, która chyba właśnie w tej chwili zaczyna, więc jeśli ktoś ma ochotę, to też nasza absolwentka i ma swoją własną, swój własny projekt webinaryjny, więc jeśli mają Państwo ochotę, to Milena Jastrzębska chyba już była, a jeśli nie, to po prostu miłego wieczoru. Edycie, jeszcze raz wielkie dzięki. Do zobaczenia Państwu. Zamykam rzecz całą i będę zajmował się zaraz robieniem filmu dla Państwa na YouTube i na Facebooka. Do usłyszenia i zobaczenia wszystkim. Pozdrawiam serdecznie. Jeszcze raz certyfikat, na wszelki wypadek, link do certyfikatu, gdyby ktoś z Państwa pominął. Mam nadzieję, że dzięki temu wszyscy sobie ściągną. To jest ten link do certyfikatu. Poczekam jeszcze chwilkę, tak żeby nie uciekł i może jeszcze ostatni raz, tak żeby wszystkim było wygodnie. Wklejam po raz ostatni, proszę bardzo. Edyta może już się zrelaksować. Czy masz kieliszek dobrego wina na dziś wieczór? Mam i dobrą bardzo książkę, dobrze. Właśnie o historii. No, a, z historią. Ja właśnie kończę Kena Folletta. Będę dzisiaj tańczyć z wilkami. Ja właśnie kończę Kena Folletta, najnowszą część tej trylogii, która zaczęła się Filarami Ziemi. 840 stron, właśnie jestem na ostatnich 30 i ja nie wiem, co ja teraz będę robił. Po prostu naprawdę nie wiem. Jeszcze nie powiedziałaś o tym, co się dzieje, jak się człowiek z historią musi pożegnać, jaka to jest trauma, ale prawda? Ja też mam takie historie, że kiedy kończę ostatnią stronę, to mam ochotę zacząć znowu od pierwszej. To jest coś niesamowitego, takie historie no można... Ale bo to jest tak, jak jeden taki kiedyś słynny Francuz literaturoznawca napisał, że proces czytania nieuchronnie jest skorelowany z procesem zapominania. To jest po prostu zupełnie ludzkie, więc zanim człowiek skończy, to już część przynajmniej zapomniał. W związku z tym można czytać od początku po prostu. I tym optymistycznym akcentem już kończę. Wyłączam. Dziękuję serdecznie wszystkim Państwu za udział jeszcze raz i do zobaczenia za 2 tygodnie na kolejnym webinarium. Ukłonę od nas wszystkich. Do widzenia.